tam się chłonie na tą budkę tam szczelicą, tak właśnie z niej tak przede mnie, tak. I tu tam się da się i tu, nie? Znajdujemy się na byłym przejściu polsko-niemieckim, granicznym, niedaleko wsi Dąbrówka, między Zboszynią a Dąbrówką, dokładnie nieopodal Samsonek. Znajdujemy się po byłej niemieckiej stronie. Jest to teren byłego domu celnego niemieckiego, znajdującego się właśnie przy tej drodze, a dokładnie znajdujemy się w jednej z trzech piwnic, pozostałości po tych piwnicach. Mamy wejście do piwnicy, pozostałości, pod nami jest posadzka, trochę zakopana gruzem, ale jest. A dalej znajdują się jeszcze dwie pozostałe piwnice. Cały obszar, tak jak tutaj widać, jest dzisiaj zarośnięty. Ale wcześniej był to duży, murowany budynek, o czym świadczą pozostałości tutaj po murach. Znajdujemy się na byłym przejściu granicznym z Bąszyn-Rogatka. Na drodze z Bąszyn-Dąbrówka mamy pozostałości po wjeździe do tego przejścia granicznego. Budynek był murowany, jak na tamte czasy dosyć okazały. Nowoczesna budowla z lat 20. Dzisiaj niestety pozostało tylko te dwa wejścia i studnia, która znajduje się trochę głębiej. Pozostałości po fundamentach to tylko zarysy. Można zobaczyć jakieś ślady po starych cegłach, stara porcelana. Nic więcej do dzisiejszych czasów nie zostało.